Dzień dobry. Witajcie wszyscy na kanale Lub Bezpośrednio. Dzisiaj przenosimy się za granicę, bo moim gościem jest profesor Mirosław Matyja, z którym będę rozmawiała o Szwajcarii, a konkretnie o referendach, które tak naprawdę w momencie, w którym to nagrywamy, miały miejsce dzień temu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam pani redaktor. Tu już właśnie zapowiedziałam, że będzie o Szwajcarii, bo tak naprawdę jeśli myślimy o rozwiniętej demokracji, demokracji bezpośredniej, no to najpewniej do głowy od razu nam przyjdzie ta Szwajcaria. W niedzielę 18 czerwca, czyli jak nagrywamy to dzień temu, Szwajcarzy zadecydowali w trzech sprawach: w sprawie podatku od korporacji, w sprawie ochrony klimatu i w sprawie regulacji covidowych. To tak można powiedzieć ogólnie, szerzej zaraz będziemy też o tym rozmawiać. To było pierwsze głosowanie w tym roku na poziomie ogólnokrajowym w Szwajcarii. Czemu właśnie te kwestie były głosowane? Jakie w ogóle sprawy mogą być poddane referendum ogólnokrajowemu we Szwajcarii? Referendum w Szwajcarii jest jednym z elementów, a właściwie podstawowym elementem demokracji bezpośredniej. Referendum obok inicjatywy obywatelskiej jest właściwie tym instrumentem, w którym obywatele decydują w ważnych sprawach, jeśli mówimy o referendum na poziomie federalnym, w ważnych sprawach dla kraju. I dlaczego akurat te kwestie? Te referenda są po prostu zbierane i potem dochodzi do dnia referendalnego i w tym dniu Szwajcarzy głosują. Mniej więcej odbywa się to 4 razy do roku, dlatego akurat tak się złożyło, że wczoraj mieliśmy 3 referenda w 3 różnych sprawach, no ale chodzi o to, że ten termin akurat został wybrany przez kancelarię rządową i zagłosowaliśmy, jak już powiedziałem, w 3 kwestiach. Z tym, że wracając do pani następnego pytania, w jakich kwestiach ludzie głosują, to tutaj trzeba odnieść się do Konstytucji Szwajcarii, która stanowi, że mamy w Szwajcarii referenda obligatoryjne i referenda fakultatywne, zwane potocznie wetem obywatelskim albo ludowym. I tutaj kwestia jest taka, że jeśli chodzi o referendum obowiązkowe, obligatoryjne, to głosowania odbywają się właściwie w 3 kwestiach. Referendum dochodzi do skutku na żądanie obywateli, a więc jest zainicjowany przez inicjatywę obywatelską. To jest pierwszy wariant. Drugi wariant to są głosowania, jeśli chodzi o przystąpienie do organizacji zbiorowego bezpieczeństwa albo organizacji supranarodowych. Teoretycznie, jakby Szwajcaria chciała przystąpić do Unii Europejskiej, to takie głosowanie musiałoby się odbyć. I zawsze musi odbyć się głosowanie ogólnokrajowe, jeśli chodzi o zmianę, nowelizację albo poprawkę do konstytucji. To są te obligatoryjne referenda, które muszą się odbyć w tych wymienionych sprawach. Natomiast referendum fakultatywne, jak już powiedziałem, to jest pospolicie nazywane jest wetem. Wetem, czyli to jest pewien protest, to jest zawetowanie ustawy. I to jest ta różnica właśnie w stosunku do referendum obligatoryjnego, że referendum fakultatywne, a więc weto, funkcjonuje na poziomie ustawy i tutaj mamy zawetowanie danej nowo uchwalonej ustawy na tej zasadzie, że zbierane są podpisy, dokładnie 50 tysięcy podpisów w ciągu 100 dni. I wracając do tego wczorajszego głosowania, jest ciekawa sprawa, że mieliśmy do czynienia z 2 rodzajami tego głosowania, tego referendum. Po pierwsze, głosowaliśmy na temat minimalnego podatku dla korporacji i ta idea dla korporacji międzynarodowej, które mają swoją siedzibę na terytorium Szwajcarii i których zysk roczny jest większy niż 750 milionów franków. I tutaj to nie było weto, to nie była inicjatywa, tylko chodzi o to, że ta decyzja powoduje zmianę w konstytucji.
poprawkę do konstytucji. Dlatego jesteśmy już przy referendum obligatoryjnym, przy referendum obowiązkowym. To musiało, ta kwestia musiała zostać poddana pod referendum i to referendum się wczoraj odbyło. Jeśli chodzi natomiast o dwa kolejne referenda, o czym pani poprzednio wspomniała, a więc o ustawę klimatyczną i ustawę covidową, to były klasyczne weta. To było klasyczne referendum fakultatywne, które musiało nastąpić, dlatego że pewne grupy obywateli, pewne ugrupowania zawetowały uchwalone ustawy covidową i klimatyczną. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Myślę, że na chwilę tutaj bym się chciała zatrzymać nad tym pierwszym pytaniem, żeby właśnie też podpytać już bardziej konkretnie o te wczorajsze głosowania. Tak jak pan powiedział, tutaj Szwajcarzy głosowali nad podatkiem od korporacji, które dochody przekraczają 750 milionów euro rocznie. To też jest właśnie konsekwencja przyjętej zasady przez OECD i grupę G20. Jaki jest Tak. wynik tego głosowania? Bo też z tego, co wcześniej jakby właśnie też czytałam, dosyć jakby w tym przypadku ten wynik był przewidywalny i Szwajcarzy zdawali się być zgodni zarówno na tym poziomie obywatelskim, jak i właśnie członkowie już poszczególnych partii czy rządzący. Zgadza się, ten wynik był absolutnie przewidywalny, dlatego że, znaczy, jeśli my mówimy o referendum w Szwajcarii, to właściwie mówimy już o tej kropce nad i, ale jak dochodzi do tego referendum, to jest właśnie ciekawe. I tak jak już wcześniej wspominałem, Szwajcaria zobowiązała się niewiążąco w ramach OECD i w ramach Grupy 20 przejąć ten minimalny podatek dla korporacji międzynarodowych, ale to podlega, jak już powiedziałem, referendum obligatoryjnemu, dlatego to nie decyduje parlament, jak w innych krajach, tylko właśnie obywatele w referendum. I przed referendum odbywa się kampania przedreferendalna i to jest ciekawe. I w ramach tej kampanii przedreferendalnej wszystkie partie polityczne, wszystkie ugrupowania od lewa do prawa proklamowały, polecały głosowanie na tak. Wyjątkiem była tylko partia socjaldemokratyczna, która właśnie w ostatnich dniach przed referendum zasugerowała swoim członkom, aby głosować na nie. Dlaczego? Nie dlatego, żeby nie chcieli tych pieniędzy, tylko z podatków, tylko dlatego, że uważali, że te pieniądze będą źle podzielone poprzez na kantony. Kantony są w Szwajcarii odpowiednikami, powiedzmy, polskich województw. Ale właściwie nie było takiego ugrupowania w Szwajcarii, które by było zdecydowanie przeciwko tej decyzji. Dlaczego? Dlatego, że w Szwajcarii jest bardzo dużo korporacji, które mają swoje siedziby na terytorium tego kraju. Te korporacje są ściągane do tego kraju na zasadzie niskiego podatku. I tutaj wytworzyła się paradoksyjna sytuacja, że ten podatek 15-procentowy on będzie wyższy od tego podatku, który teraz obowiązuje, ale mimo to będzie ciągle niższy od podatku w innych krajach. Także te wielkie korporacje, one mogą spokojnie zostać w Szwajcarii, ale muszą płacić więcej podatku na tym poziomie 15-procentowym. Czyli mamy sytuację, w której Szwajcaria zyskuje od przyszłego roku według szacunków od 1 miliarda do 2,5 miliarda franków rocznie. I już w tej chwili wiadomo, jak te pieniądze będą podzielone. Te pieniądze będą podzielone w ten sposób, że kantony otrzymają 3/4 z tej puli, a federacja, czyli państwo szwajcarskie, 1/4. Także właściwie zyskują wszyscy na tym referendum, można powiedzieć. Dlatego to referendum było spacerkiem. Nie było wielkich emocji, nie było wielkich krzyków, nie było wychodzenia na barykady w czasie kampanii przedreferendalnej. Można powiedzieć, że ta kampania była bardziej spokojna, w przeciwieństwie do pozostałych dwóch referendów, które bardziej polaryzowały społeczeństwo. Jeśli No chodzi właśnie.
Jeśli mogę, no to od razu krótki komentarz do pozostałych głosowań referendalnych wczoraj. Głosowaliśmy również nad ustawą klimatyczną. Ta ustawa klimatyczna przewiduje klimatyczną neutralność Szwajcarii do 2050 roku, a więc stopniowe odejście od paliw płynnych, od paliw kopalnianych. Poza tym pomoc dla gospodarstw domowych, pomoc dla firm i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że Szwajcaria idzie w tym wypadku z duchem czasu. Tendencja albo polityka, albo moda na neutralność klimatyczną jest w tej chwili tak zauważalna w świecie, że nie ma właściwie odwrotu i Szwajcaria tutaj absolutnie nie jest wyjątkiem. Stąd powstała ta ustawa. Ta ustawa została uchwalona, ale jak już wcześniej opowiadałem, jak funkcjonuje system szwajcarski, została ona zawetowana. Można sobie wyobrazić, przez kogo. Taka ustawa zostaje z reguły zawetowana przez partię prawicową. I tak też było w Szwajcarii. Szwajcarska Partia Ludowa, prawicowa albo prawie skrajnie prawicowa, zawetowała tą ustawę, zbierając te 50 tysięcy podpisów, i dlatego musiało dojść do tego referendum. I tutaj sytuacja była trochę skomplikowana pod tym względem, że ta ustawa była odpowiedzią niejako na inicjatywę ludową sprzed paru lat, a ta inicjatywa ludowa z kolei, ona sugerowała te zmiany, tą ochronę klimatu w sposób bardziej radykalny, czyli w ogóle totalne odejście od paliw płynnych, od paliw kopalnianych. Ta inicjatywa nazywała się, miała konkretną nazwę, inicjatywa lodowcowa. I to jest ciekawe, że gdyby rząd szwajcarski nie wyszedł z tą aktualną ustawą klimatyczną, to najprawdopodobniej musielibyśmy głosować nad tą inicjatywą sprzed paru lat. Czyli to był pewnego rodzaju kompromis. Ja wiem, że jest to skomplikowane, ale ten system na pierwszy rzut oka jest skomplikowany. W każdym razie głosowaliśmy, można powiedzieć, nad pewnego rodzaju kompromisem, czyli nad ustawą klimatyczną, która była pośrednio niejako odpowiedzią na inicjatywę ludową sprzed paru lat. Przegłosowaliśmy to pozytywnie, czyli w sensie, w jakim sugerował również i zalecał rząd i parlament szwajcarski, i od wczoraj mamy ustawę klimatyczną, która właściwie jest bardzo ustawą bardzo progresywną, jeśli chodzi o ochronę klimatu. No zobaczymy, czy jak to w przyszłości będzie, czy zawsze może pojawić się jeszcze jakieś nowe weto na horyzoncie. W każdym razie wczoraj ta ustawa przeszła 59%. Także to była ta druga, Ta druga, to to było drugie głosowanie referendum, a trzecie trzecie referendum. referendum. Tutaj bym się chciała jeszcze na chwilę właśnie zatrzymać przy tym Tak, drugim i o nie konkretnie proszę, dopytać, bo wiemy, że te kwestie proszę, proszę. klimatyczne, one są tak naprawdę bardzo często właśnie kontrowersyjne, chociaż Bardzo. mogłoby się różnie wydawać. Na samym kanale lub bezpośrednio zresztą widzowie widzki mogą znaleźć rozmowę, którą prowadziłam o referendum klimatycznym w Berlinie. Tam była propozycja, żeby już do 2030 roku ta neutralność klimatyczna była przegłosowana, ale właśnie Berlińczycy nie byli do końca za tym, bo też niosłoby to ze sobą różne konsekwencje. Można by było dyskutować, czy byłoby to możliwe. A ta sama data, 2050 rok, myślę, że też jest znana większej liczbie krajów europejskich, Tak. jeśli chodzi właśnie o tą samą neutralność klimatyczną. No tu chciałam się właśnie zapytać, jak sami Szwajcarzy podchodzą do właśnie tych kwestii klimatycznych i jakie były różnice tak bardziej konkretnie między tą propozycją, która
była tak naprawdę dużo bardziej zaawansowana, a teraz tą ustawą, która przeszła tak naprawdę w tym referendum, którą też pan określa mianem progresywnej. I czy Szwajcarzy są też mocno podzieleni w kwestii właśnie klimatycznej, ekologii, tak jak na przykład to możemy obserwować w Polsce, bo myślę, że w Polsce ktokolwiek porusza temat kwestii klimatycznych, to jednak bardzo często się spotyka z różnymi reakcjami. Jak to właśnie wygląda w Szwajcarii? W Szwajcarii sytuacja wygląda trochę inaczej niż w Polsce, bo to z tego, co ja obserwuję w Polsce, to są, zauważam pewne skrajności od zwolenników ochrony klimatu do ludzi, którzy w ogóle zaprzeczają, że mamy jakikolwiek problem z klimatem. Natomiast w Szwajcarii są wszyscy zgodni co do tego, że coś trzeba robić w tym kierunku i tutaj właściwie wystarczy spojrzeć na szwajcarskie lodowce, które topnieją z dnia na dzień i tutaj już nikt nie ma wątpliwości, prawda? Stąd właśnie wzięła się ta obywatelska inicjatywa lodowcowa dokładnie z 2019 roku, która była naprawdę bardzo radykalna i która sugerowała, aby zakazać stosowania paliw kopalnych, pochodnych jak benzyna, olej napędowy, olej opałowy i gaz, czyli właściwie w ciągu najbliższych 10 lat. To było bardzo radykalne i stąd rząd szwajcarski był niejako zmuszony, aby zareagować, jak już powiedziałem, na tą inicjatywę i doszło do uchwalenia ustawy. Doszło do ustalenia ustawy w zeszłym roku. I teraz odpowiadam na kolejne pytanie, kto, jak, gdzie. Konkretnie partia prawicowa i w ogóle prawica opowiada się za łagodniejszym podejściem do tego problemu klimatycznego, natomiast środek i lewica są bardziej radykalni i sugerowali głosowanie za tą ustawą. Poza tym młodzi ludzie są progresywni i chcą tej radykalnej ochrony środowiska naturalnego. Ludzie wykształceni również. Ludzie mniej wykształceni, ludzie starsi widzą ten problem w mniejszym wymiarze i nie reagują, powiedzmy, aż tak radykalnie, są bardziej umiarkowani albo wręcz przeciwni. Miasta, mieszkańcy miast reagują pozytywnie na ochronę środowiska naturalnego, mieszkańcy wsi odwrotnie. I tutaj była taka polaryzacja, wieś, miasto, wykształceni, mniej wykształceni, młodzi, starsi, prawica, lewica. To jest ten klasyczny podział właściwie podejścia do pewnych głosowań był w tym wypadku bardzo, bardzo charakterystyczny. Co jest jeszcze ciekawe w Szwajcarii, to, że część francuskojęzyczna jest bardziej progresywna od niemieckojęzycznej, czyli w strefie francuskojęzycznej zauważyliśmy wczoraj, że było więcej tych głosów na tak, w sensie my chcemy tej ustawy, natomiast w części niemieckojęzycznej ta ustawa napotkała właściwie na sprzeciw, albo przynajmniej powiedzmy na pewną nieufność. Dlatego tutaj to jest ciekawe zjawisko. Niemniej jednak Szwajcaria w porównaniu z innymi krajami jest bardziej progresywna, jeśli chodzi o ochronę środowiska naturalnego. Nawet bardziej, znaczy nawet, może to nie jest słuszne słowo, niż Unia Europejska. Jest tak, paradoksem byłoby, jakby Szwajcaria przystąpiła teraz do Unii Europejskiej, to te standardy klimatyczne należałoby obniżyć. To jest paradoks sytuacji. No ale tak jak pani redaktor powiedziała wcześniej, że ten okres do 2050 roku jest bardzo realistyczny i on nie jest, on nie funkcjonuje na zasadzie mody, bo to, co się dzieje w Niemczech, to, co się dzieje teraz w Unii Europejskiej, uważam, że to jest działanie na hura. A tutaj według mnie to ta szwajcarska polityka klimatyczna jest bardziej wypośrodkowana, jest bardziej neutralna, jest bardziej pragmatyczna i
bardziej możliwa do spełnienia, bo nie wiadomo, jaka sytuacja zaistnieje w Niemczech, jak na przykład jak się zmieni rząd, prawda? Albo jak się zmieni moda na ten temat. A Szwajcaria charakteryzuje się tym, że tą kontynuacją polityki. Dlatego mi się wydaje, że ta decyzja wczorajsza była jak najbardziej słuszna. Dziękuję za odpowiedź. W takim razie chyba pora też przejść do tego kolejnego, już ostatniego pytania, o którym Pan pisał, że jest najmniej ten wynik przewidywalny ze wszystkich, bo tutaj też jest szereg podziałów, nie tylko ze względu na np. lewą i prawą stronę, ale między innymi ze względu na wiek właśnie samych wyborców. To pytanie dotyczyło tego, czy będą regulacje covidowe trwały do 2024 roku, czy one zostaną wcześniej skrócone? Jaki był wynik tego referendum i jak właśnie teraz będą te regulacje covidowe przebiegały dalej w Szwajcarii? Ja pisałem, co prawda, że wynik będzie nieprzewidywalny. Pisałem to parę tygodni przed referendum, ale już na parę dni przed referendum okazało się, znaczy śledząc sondaże, że ten wynik okazał się przewidywalny. W ogóle według mnie osobiście to referendum to był paradoks. Dlatego, że my już po raz trzeci głosowaliśmy nad tą nieszczęsną ustawą covidową. To już ta krawa po prostu naprawdę na paradoks. Poza tym trzeba sobie uzmysłowić fakt, jaka była sytuacja wyjściowa. Otóż parlament przedłużył tą ustawę covidową do połowy przyszłego roku. A więc chodzi zaledwie o jeden rok, prawda? Mimo to ugrupowania, ja je nazywam radykalnymi, MASVOL i Przyjaciele Konstytucji, oni doprowadzili do weta. I czyli mieliśmy sytuację z jednej strony pragmatyzm, rządowy pragmatyzm, a więc ta ustawa funkcjonuje jeszcze z tymi zaproponowanymi zmianami przez parlament do połowy przyszłego roku. Albo na skutek tego referendum, jakby to weto przeszło, wówczas musielibyśmy zrezygnować z tej ustawy. Ale jeszcze raz podkreślam, to chodziło tylko o jeden rok. I mnie się wydawało, że ta polaryzacja w ramach kampanii przedreferendalnej będzie o wiele większa, dlatego że ludzie mają jeszcze świeżo w pamięci szczepionki, noszenie masek i tak dalej. Ludzie mają jeszcze świeżo w pamięci wprowadzenie stanu wyjątkowego w Szwajcarii, w tej Szwajcarii, gdzie panuje demokracja bezpośrednia, gdzie ta demokracja jest ponoć najlepsza na świecie, doszło do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Dlaczego? Dlatego, że nie było ustawy. I ta ustawa została wprowadzona 2 lata temu w stosunkowo szybkim tempie i w ciągu tych ostatnich lat została zawetowana, jak już powiedziałem, 3 razy. I teraz mamy z jednej strony sytuację, że ludzie chcą tej ustawy, dlatego że ta ustawa się sprawdziła, bo ta ustawa covidowa przewiduje nie tylko maski i szczepienia, ale ona również przewiduje ochronę małych i średnich przedsiębiorstw, ona również przewiduje ochronę ludzi starszych w razie powrotu pandemii. Jeszcze raz podkreślam, chodziło tutaj tylko o jeden rok. Z drugiej strony, co mi się podoba, to prawo obywateli do zawetowania tej ustawy. I tak się też stało. I oni mieli swoje jak najbardziej słuszne argumenty, które ja jednak bardziej popieram. Chodziło o to, aby definitywnie przezwyciężyć podziały w społeczeństwie, aby nie doszło do sytuacji, że znowu zostaną wprowadzone zakazy, obostrzenia i tak dalej, które były ewidentnym zaprzeczeniem demokracji i tak dalej. Ludzie się tego boją, także to też trzeba zrozumieć. Ale fenomenem jest to w tego typu demokracji, że naród decyduje. I tak się wczoraj stało i ten wynik był o wiele bardziej jasny, jaskrawy od tego, niż ja się spodziewałem, mianowicie 62% zadecydowało po raz trzeci, podkreślam, za utrzymaniem w mocy tej ustawy.
młodsi ludzie nie chcieli tej ustawy, starsi jak najbardziej. I tutaj znowu widzieliśmy podział pomiędzy wsią i miastem i znowu widzieliśmy podział pomiędzy ludźmi bardziej i mniej wykształconymi, czyli ten standard. Co jest ciekawe, że lewica i prawica również sugerowała różne podejście do tego. Lewica oczywiście nie chce tej ustawy, prawica jest bardziej za przedłużeniem tej ustawy covidowej. W każdym razie no, ta dyskusja skończy się najprawdopodobniej dopiero w połowie przyszłego roku, jak ta ustawa przestanie istnieć, chyba że zostanie znowu przedłużona i znowu dojdzie do następnego referendum fakultatywnego, czyli weta, kto wie. Ale to jest demokracja bezpośrednia, to jest sytuacja, w której społeczeństwo decyduje, w której społeczeństwo ma ostatni głos. I co jest jeszcze ważne, że te wszystkie, to trzeba podkreślić, że te wszystkie decyzje wczorajsze są wiążące, czyli wczoraj tworzyliśmy prawo. I to jest właśnie wspaniałe w demokracji bezpośredniej, że społeczeństwo tworzy prawo w ramach referendum. Trochę było tutaj też właśnie mówione o samym wecie. Ja bym na pewno chciała też do kwestii weta z panem profesorem wrócić, ale myślę, że to już na kolejnej rozmowie, a o wecie ludowym na kanale też znajdziecie rozmowę. Akurat nie na przykładzie Szwajcarii, ale trzech innych krajów. Rozmawiałam z Tomkiem Synowcem o Włoszech, o niektórych między innymi Stanach w Stanach Zjednoczonych, także też zachęcam, jeśli tutaj te kwestie Was interesują. A jeśli interesuje Was w ogóle tematyka Szwajcarii i tego, jak tam działa demokracja bezpośrednia, no to też tutaj apel do widzów, do widzek, żebyście dawali znać, czy właśnie ten temat jakoś szerzej poruszać, bo myślę, że tutaj jak w ogóle działa ustrój Szwajcarii, jak właśnie działa sam proces legislacyjny, jak działają referenda, bo teraz mówimy o tych ogólnokrajowych, ale to przecież nie są te jedyne referenda. Dokładnie. To możemy właśnie jeszcze do tego tematu wielokrotnie wracać. Także też dajcie znać, czy ta tematyka Was ciekawi. Bo myślę, że ta rozmowa to jest taki wstęp do większej liczby rozmów o Szwajcarii, która na kanale lub bezpośrednio się pojawi. A może tak właśnie już powoli zmierzając do końca tutaj tej wstępnej rozmowy, chciałam się zapytać właśnie o ten proces legislacyjny. Może nie właśnie w taki bardzo szczegółowy sposób, ale bardziej ogólny, bo sama procedura legislacyjna w Szwajcarii jest dużo dłuższa niż ta, którą my znamy z Polski, kiedy ustawy często da się wprowadzić prawie że z dnia na dzień. W Szwajcarii jest to niemożliwe, żeby te ustawy tak zostały szybko wprowadzane. I czy właśnie ta wydłużona procedura oparta mocno o demokrację bezpośrednią ma same plusy, czy jednak też są jakieś minusy właśnie tego, że proces legislacyjny w Szwajcarii wygląda tak, a nie inaczej? Właściwie tutaj odpowiadając na to pytanie, należałoby znowu wrócić do tego referendum fakultatywnego, czyli weta, dlatego że to jest to narzędzie kontrolne. Ale od początku proces legislacyjny w Szwajcarii, czyli po prostu uchwalenie jakiejś ustawy, trwa od roku do 2 lat, bardzo długo. I tutaj trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o instrumenty demokracji bezpośredniej, to my bardzo często mówimy albo słyszymy o referendum, o czym ja też mówiłem teraz, o inicjatywie, o wecie, ale są również inne bardzo ważne instrumenty demokracji bezpośredniej, to są konsultacje, to jest dialog społeczny. I to jest bardzo istotne. Do czego zmierzam? Otóż w ramach procesu legislacyjnego najpierw dochodzi do konsultacji, długich konsultacji, jeśli chodzi o nową ustawę. Bo proszę sobie wyobrazić sytuację, że parlament uchwala jakąś ustawę i potem pojawia się od razu weto. Weto może się pojawić z każdej strony. Dlatego w interesie parlamentu szwajcarskiego leży to, aby przyciągnąć do siebie i przekonać wszystkie środowiska, których ta ustawa dotyczy, aby przekonać te środowiska o słuszności
uchwalenia tej ustawy. I tutaj właśnie te konsultacje są bardzo istotne, bo nie jest sztuką uchwalić ustawę na szybko, na ad hoc o trzeciej w nocy, a potem na drugi dzień już mieć weto na karku. To by nie miało sensu. Dlatego te instrumenty demokracji bezpośredniej, weto, inicjatywa i przede wszystkim referendum, one to są. Szczególnie referendum to jest instrument, gdzie podejmuje się decyzje, ale ta funkcja decyzyjna, ona nie jest wbrew pozorom najważniejsza, co jest ciekawe. Najważniejsza jest funkcja kontrolna, czyli społeczeństwo kontroluje w procesie legislacyjnym rząd i parlament. Właśnie dzięki tym instrumentom można tutaj pokusić się o stwierdzenie, że weto w ogóle nie byłoby potrzebne, jeśli konsultacje byłyby rzetelne, byłyby dobre i tak dalej. W takim wypadku to weto nie byłoby potrzebne, ale to weto funkcjonuje w ten sposób, to funkcjonuje na zasadzie naród, społeczeństwo nie śpi i czuwa. Prawda? Czyli rządzący nie mogą sobie pozwolić na uchwalenie jakichś ustaw, powiedzmy ad hoc, czy jakiejś Lex Tusk, czy innych. Nie, to nie funkcjonuje w ten sposób. To jest niemożliwe, bo ta funkcja kontrolna jest non-stop. My tutaj możemy mówić o mieczu Demoklesa, który ciągle wisi nad rządem i nad parlamentem szwajcarskim. I to jest właśnie społeczeństwo, które ja nazywam naturalną opozycją do decydentów, decyzji podejmowanych w parlamencie. Dlatego ten proces legislacyjny jest dłuższy, ale on jest bardziej skuteczny, bo ustawa to nie jest kartka na zakupy. Ustawa to jest prawo, a prawo dotyczy społeczeństwa i państwa, ale przede wszystkim społeczeństwa. Ustawa służy społeczeństwu i to trzeba sobie uzmysławiać za każdym razem, także w polskich warunkach. Pytała Pani o wady, bo ja mówię tutaj o plusach, że rzetelnie uchwalona ustawa, ona funkcjonuje potem latami i można na niej polegać, można zaufać temu aktowi prawnemu, ale są również wady. Ten proces legislacyjny jest długotrwały, on jest jednocześnie bardziej kosztowny. Tylko te wady mogą szybko stać się zaletami, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że ustawa jest stabilna albo poprawka do konstytucji jest stabilna, to owszem, początkowe koszty administracyjne są wysokie, ale ta kontynuacja danej ustawy czy danego aktu prawnego gwarantuje jednocześnie w długim okresie niższe koszty. Jeśli chodzi natomiast o samo referendum, czyli ten proces, w którym podejmuje się daną decyzję, tutaj wadą jest to, że są takie referenda, że jeśli czasami chodzi o wszystko albo nic, znaczy tutaj trochę przesadzam, nie? I to może bardzo spolaryzować społeczeństwo. I tutaj widać pewne antagonizmy. Tutaj jest też ryzyko tej walki politycznej w procesie przedreferendalnym. To jest według mnie też wada. A poza tym, zakładając, że ten proces legislacyjny jest długotrwały, zaufanie zagranicy do Szwajcarii w pewnych sytuacjach maleje. Dlatego, że szczególnie jeśli chodzi o układy pomiędzy Unią Europejską a Szwajcarią, Unia Europejska chciałaby już na przykład zawrzeć jakiś układ ze Szwajcarią, a odpowiedź jest zawsze ta sama. My musimy się spytać narodu, my musimy się spytać społeczeństwa i to trwa, i to trwa. Dlatego ta wiarygodność Szwajcarii na płaszczyźnie międzynarodowej czasami jest trochę szwankuje i dlatego uważa się ten kraj za kraj specyficzny w pewnych sytuacjach. Niemniej jednak ta kwestia suwerenności jest bardzo ważna. Dlatego Szwajcaria nie należy ani do Unii Europejskiej, ani do NATO.
Mówiąc o wadach tego systemu, no cóż, trzeba jeszcze powiedzieć, że te decyzje podejmowane w referendum, one w ostatecznym efekcie, one nie są takie, jakby tego większość chciała, ta większość, która wygrywa, dlatego że dochodzi do pewnego zmiękczenia tych decyzji na koniec. Dlatego nie możemy mówić tutaj o barwach czarno-białych, tylko raczej o barwach szarych. Dlaczego tak się dzieje? Bo w każdym referendum, co jest normalne, jest większość, która wygrywa i mniejszość, która przegrywa. I obowiązkiem rządu, obowiązkiem decydentów jest wzięcie pod uwagę tej mniejszości, która przegrała. Bo przecież żyjemy w jednym społeczeństwie, dlatego owszem, jest euforia po stronie zwycięzców, ale jest również rozczarowanie po stronie przegranych. Weźmy tą ustawę, nieszczęsną ustawę covidową. Z tymi ludźmi, którzy nie chcą tych szczepionek, którzy już nie chcą masek, albo którzy się boją tego, albo którzy myślą, że ta ustawa jeszcze przywróci im te nieprzyjemne wspomnienia z maskami, ze szczepionkami i tak dalej. Dla tych ludzi też musi być jakieś rozwiązanie. I tutaj dlatego ja sobie mogę bardzo dobrze wyobrazić sytuację, że ta ustawa już nie będzie więcej przedłużona jak tylko do tego 2024 roku. Albo weźmy też tą ustawę klimatyczną. Przeciwnicy, przecież musimy wziąć pod uwagę fakt, że 40% głosowało przeciwko tej ustawie klimatycznej. I oni nie chcą pewnych rozwiązań, które są zawarte w tej ustawie. I tutaj tych ludzi też trzeba wziąć pod uwagę, dlatego później następuje już w normalnym życiu, jeśli chodzi już o wdrażanie ustawy w życie, pewne zmiękczenie tych rozwiązań. I to można również uznać za wadę tej demokracji bezpośredniej. Dziękuję za rozmowę. Jak tutaj słyszymy od pana profesora, Szwajcaria rzeczywiście jest bardzo specyficznym krajem, jeśli chodzi o ustrój. Także ja bym bardzo chętnie też wróciła do tej rozmowy, bo myślę, że możemy wiele recept też z tego szwajcarskiego ustroju wyciągnąć właśnie do Polski i zobaczyć, jak działa ta demokracja bezpośrednia. Także bardzo panu dziękuję za Ja rozmowę. również dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Dokładnie. Ja jeszcze tylko powiem, że kilka artykułów pana profesora znajduje się też na naszej stronie lub bezpośrednio.pl. Także nasz projekt to nie tylko tutaj te wywiady, których słuchacie, które oglądacie, ale także wiele informacji, które przekazujemy. Często to informacje, które są bardziej przekazywane na bieżąco, taką bieżączką demokracyjną. Także też zapraszam na kanał lub bezpośrednio.pl i do zobaczenia w kolejnej rozmowie. Dziękuję.